Dwa słowa na temat tego meczu. Meczu dla Was wygranego i trochę szczęśliwego, bo tych okazji Lanka rzeczywiście miała sporo. Tutaj Wy też mieliście w słupek, wprawdzie oni poprzeczkę, ale tam pod koniec przycisnęli. No cóż, w tym meczu chyba rzeczywiście szczęście rozdawało karty. No być może. Fajnie jak to szczęście jest, ale też trzeba temu szczęściu pomóc. Pracowaliśmy ciężko w tym spotkaniu. Bardzo trudny rywal, zawsze to są ciężkie mecze i Lanka jest bardzo silnym zespołem, więc tego się spodziewaliśmy. No cieszę się z tych trzech punktów rzeczywiście. Może trochę wyszarpane, troszkę może szczęśliwe, ale no też za to jesteśmy rozliczani, za punkty. Nie zawsze gramy pięknie, chociaż się staramy. No dzisiaj też się staraliśmy grać w piłkę, natomiast nie zawsze to wychodziło. No, przeciwnik też nas zmusił do takich działań, a nie innych. Natomiast na koniec są trzy punkty i to mnie bardzo cieszy. Jak się nie strzela, to się nie wygrywa. Taka jest chyba konkluzja tego dzisiejszego meczu, bo znowu możliwości mieliście dużo. No dokładnie. Dokładnie uważam, że mieliśmy dzisiaj optymalne ustawienie. Mieliśmy optymalne warunki do tego, żeby dobrze grać w piłkę. W piłkę graliśmy dobrze, niestety wynik jak zwykle wyszedł źle. No, przeciwnicy oddali tak naprawdę w drugiej połowie półtora strzału i jeden w samo okienko. No, my oddaliśmy ich nie wiem ile, dwie poprzeczki, gdzieś tam bramkarz wybronił. No, niestety, no, limit jakiegoś pecha, mam nadzieję, że nam się w końcu wyczerpie i zaczniemy wygrywać te mecze.